Gartyka. Relik wykończy mnie raczej prędzej niż później. To chyba już. Popełniłam tyle błędów. Zrobiłam straszne rzeczy. Podobno jesteś teraz agentką. Radź sobie. Kiedy bawisz się w gry dla dorosłych, ponosisz dorosłe konsekwencje. To co byś zrobił na moim miejscu? Ci ludzie siedzą w tym od dawna. Nie daj się ograć w nich. Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku Cyberpunka i kolejne przygody przed nami. Jak widzicie, mamy zadanie chłopiec z pistoletem, więc mamy zaczekać Nerwiera przy beczkach, a do tych beczek mamy tam 100 metrów, więc tam dojdziemy. Zapraszam do oglądania. Taka niespokojna ta okolica. Wszystko się tu może wydarzyć w sumie. Mamy beczki. Czekamy. Okay, poczekam. Ale się rozpadało. O! I super pogoda. Ale mi się to podoba. Cześć! Cześć, jak leci? Tutaj! No co? Okej. Świetnie, że jesteś. Pomożesz mi w gotowaniu. A co pichcisz? Jambalaję. Chodź, zamieszasz mięso. Sojowe. Okej. A to nie Joss miała ci pomagać? Ona już swoje zrobiła. Łap za łyżkę. To wasz rodzinny przepis? Mhm. Cebula, słodka papryka, tymianek. Jeszcze tylko pokroję selera i czosnek. A ty mieszaj tam, mieszaj. Mógłbym się trochę lepiej postarać z tym mieszaniem. Jak się trzyma Randy? Dochodzi do siebie. Fizycznie ma jeszcze przed sobą długą drogę, zanim wróci do zdrowia. A psychicznie? Sporo przeżył. To, co zrobił mu Piotruś Pan na swój przewrotny sposób, chyba mu pomogło. Wiem, jak to brzmi. Ale wydaje się taki oczyszczony. Szczerze mówiąc, myślałem, że żartujesz z tym wspólnym gotowaniem. Albo że to Joss zrobi wszystko. Co ty? Joss nie ma pojęcia o gotowaniu. No tak serio, to lubię to robić. Ale jakoś dawno nie było okazji. Nie chcę psuć fajnie zapowiadającego się dnia, ale muszę zapytać. Co z Piotrusiem Panem? Pytasz, czy go zabiłem. Później o tym pogadamy, co? Jasne, nie naciskam. Po prostu, wiesz. Wiem. Dobra, wystarczy już tego mieszania. Przynieś mi z kuchni ryż, okej? Robi się.
No dobra, pomoc kuchenna ze mnie teraz będzie. Co on tam chciał? Ryż, tak? Nie, Randy zawsze był taki. Ale to mu na pewno nie pomogło. Wie pani, jego ojciec był trudnym człowiekiem. To samo im powiedziałam. Ale oczywiście, ta sama śpiewka. Nikogo nie obchodzą problemy dzieciaków z marginesu. Przysięgam, że takie słowa usłyszałam. Myślałam, że się zagotuję. Gdzie znajdę ryż? Zadzwonię później. Miło, że wpadłeś. Dzięki za zaproszenie. Nie, to ja dziękuję. Świetnie wyglądasz, Joss. Tak myślisz? Dziękuję. Nie, że tak myślę. Co u Randy'ego? Ciągle w szpitalu. Jeszcze w szoku, ale już z nim lepiej. Nie miałam okazji powiedzieć, jak bardzo jestem ci wdzięczna. Najważniejsze, że wszystko dobrze się skończyło. Nie wiem, jak się odpłacę, gdyby Randy... Nie jesteś mi niczego winna. Rozkleiłam się. W każdym razie ryż znajdziesz... O, tam. O, widzę. Widzę ryż. Weźmy ryż. Indyjski. Nieźle. No poszła, tu poszła. Pila. Tak, no to nikogo nie ma. Chyba nie będziemy tu grzebać. Pomidory do gara. Możesz wrzucić ryż. Jest ryż. Okay, ale dużo tego ryżu. Trochę pogotować. Chodź na patio. Siadaj. I weź sobie piwo. Czy co tam chcesz? Miło tu. Nie. Wszystko wygląda, jakby nigdy nic złego się nie stało. Teraz mi powiesz? Co z Piotrusiem panem? Odwiedziłem go w szpitalu. Te piwo lewituje. Ja się boję. Dalej leżał w śpiączce. Tak. Gdzieś na krawędzi snu między życiem a śmiercią. Wyglądał jak pusta skorupa. Jeden strzał w głowę i po wszystkim. Dokładnie o tym pomyślałem. Tak łatwo to zrobić. Przyłożyłem mu pistolet do czoła i... coś sobie przypomniałem. River? To jak umarli moi rodzice. Nie wiem, czy chcesz tego słuchać. Co się z nimi stało? Mój stary miał farmę. Tak jak ojciec Piotrusia pana. Ale gdy zabrali mu interes... Rodzicom udało się otworzyć mały sklepik. Mieszkaliśmy nad nim. Któregoś dnia obudził nas hałas. Szukali forsy, ale kasa była pusta, więc wjebali się na górę. Kazali wszystkim klęknąć i pytali mojego ojca, gdzie chowa forsę. Nie chcę wiedzieć, co było dalej. Masz już dość smutnych historii? Nie. Po prostu widzę, że to dla ciebie trudne. Nie musisz teraz do tego wracać. Okej. Może masz rację. Powiedz tylko, co stało się z Piotrusiem. Wycelowałeś w niego i... Zabiłem kilka osób w życiu. Ale nigdy w ten sposób. To by była egzekucja. Wybiegłem stamtąd i obiecałem sobie, że to koniec. To dobrze. Ale co teraz? Do policji już nie wrócisz. Myślę o karierze prywatnego detektywa. A zresztą zobaczymy. Wujku, miałeś z nami pograć. Obiecałeś. No dobra. Chodźmy.
Wi, dołącz do nas. A w co gramy, wujku? Zobaczysz. Gramy! Big Trouble. No dobra, w co pogramy? Weź swój sprzęt. O. Moment. Widzę, jest... zabawkowy pistolet. Weź sprzęt do gry. A, to takie coś. Wirtualna rzeczywistość. No i co myślisz? Zawsze chciałem pograć w coś takiego. O, niezła spluwa. Nie ma czasu na podziwianie widoków. Ten drań nie może nam uciec. Kto? O, rany. Wi, pozwól, że ci przedstawię. Kapitan John McClane i porucznik Henry Callahan. Najlepsi gliniarze z naszego wydziału. Lepiej nie wchodź im w drogę. Pracuję sam i nie będę robić dla ciebie wyjątków. Ja też. Ja pierdzielę. Znam takich jak wy. Samotne wilki, co? Rebelsi. Prawdziwe utrapienie na komendzie. Tworzą swoje własne reguły. 3 razy mnie zwalniali. Dyscyplinarka. I 2 razy poszedłem na emeryturę. Za stary na to jestem. Ale jakoś ciągle wracasz. Miasto mnie potrzebuje. Dobra, to co muszę wiedzieć o grze? Miasto przeżarte zbrodnią i korupcją. Bezprawie pleni się na ulicach. My też nie jesteśmy święci. Ciągną się za nami stare grzechy. Ale nie ma nikogo innego, kto śmieliłby się sprzeciwić. El Chamo Cohen Diablado. On jest najgorszy. Ale dzisiaj go dorwiemy. Prawdziwa zakała. Geniusz zbrodni. Okej, zaczynajmy. Dobra. Musimy wytropić El Chamo Cohen Diablado i załatwić po drodze wszystkich jego przytupasów. W końcu odpowie za wszystkie swoje zbrodnie. Mamy wspólny cel, ale gramy jako 2 zespoły. My na dzieciaki. Drużyna z lepszym wynikiem wygrywa. Nie macie szans. Wi, tylko się nie zagalopuj, okej? To ich ulubiona gra. Okej. Ciekawe. Idź do punktu startowego nowej rundy. Pozwól dzieciom wygrać. A... tam jest! Brać go! To miasto jest moje! Nigdy mi go nie odbierzecie! Szybki jest, ale nie ucieknie przed sprawiedliwością. Uważajcie! To jego ludzie! A masz! Dobra. Runda też jest zakończona. Wynik dorosłych 2-99, dzieci 3-90. Pozwól dzieciom wygrać, okej. Okay. Jest cicho. Za cicho. To zasadzka! Czekali na nas! Nieźle! Oberwał! Nieźle! Okej, to już wszyscy. Następnym razem musimy być szybsi. W sumie powiem, ciekawe coś takiego. I uwzględnia teren otaczający nas. Drogi, utrudnianie wykonywania obowiązków funkcjonariuszom jest karalne. To już kolejne upomnienie. Spokojnie, panie kapitan, już mnie trzyma. Kiepski refleks. Za dużo pączków. Już niedaleko. Chyba ty. Callahan, nie szarżuj. Nienawidzę tracić dobrych ludzi. O mnie się nie martw. Ile
ile jest? 5,99. Dobra, możemy sobie kilka fragów zrobić. No, co dalej? Oberwał! Zróbmy to tak, żeby tylko jeden przegrać. Zobaczymy, czy się to uda. Gdzieś się pojawili, ale gdzie? Aha, okej. Okej, załatwiliśmy wszystkich. Ale to jeszcze nie koniec. No co jest? Czemu ja tu iść nie mogę? Ostatnie słowa. Pewnie, dawaj. Uwielbiam te kiczowate suchary na koniec. Wasze ostatnie słowa. O, to jest... O nie, zasadka znowu. To teraz... Obiad! Ale mamo, jest prawie... Dopadniecie go następnym razem. No dobra, to wygrały. No dobra, przynajmniej. Przynajmniej wygraliśmy. Jesteśmy najlepsi! Jakiś SMS dostaliśmy. Nie ma sprawy. Fajne te dzieciaki. Chyba też cię polubili. Hej, jedzenie na stole! No i jak wam poszło granie? Super! Skopaliśmy im tyłki. Bandytom? No tak, bandytom też. O, proszę, coś tutaj wezmę z tej skrzyneczki. Komponenty Eldora. Zobaczmy, czy smakuje tak dobrze, jak pachnie. Siadaj. O, widać, że zwolnienie ze służby ci służy. River właśnie odkrywa uroki rodzinnego życia. Winiarz nie ma na to czasu, niestety. Ale teraz odbijam sobie te wszystkie lata. Dawno bogaty posiłek. Beztroskiego. A ty, Vi? Jak u ciebie wyglądają sprawy rodzinne? Kiedyś byłem nomadą, ale moja rodzina się rozpadła. Wydaje mi się, jakby to było lata temu. Nie ma nic ważniejszego niż dzieci. Różnie mi się w życiu układało. Popełniałam błędy, ale przynajmniej dzieci mi się udały. Brakuje tu z nami Randy'ego. Już niedługo. Bardzo lubi jambalaję. Coś mi nie smakuje chyba. Joss, ale chyba nie widzisz we mnie materiału na rodzica, co? A ja ci wyglądam na dobry materiał na matkę? Kto głosuje, że tak? Ja. Sam podniósł rękę. Vi, to znaczy, że ty masz już kogoś. Opowiadaj. Mam kogoś? No to przegłosowany. Kod 1199. Policjant potrzebuje wsparcia. Wybawię cię z opresji. Chodź. Ale nic nie zjedliśmy praktycznie. Zresztą też oni tak jedzą i nic nie ubywa. Joss, dziękujemy. Dzięki. Zrobiło się naprawdę gorąco. Czego ma się partnera? Byłeś o krok od oglądania albumów ze zdjęciami. Dobra, gdzie my zmierzamy? To tutaj. Na co patrzymy? Wieża wodna. Dobre miejsce. Dobre na co? Żeby się napić i pogadać. Tędy... Kurwa, znowu się bramka zatrzasnęła. Kiedy się naprawię? Podsadzę cię i otworzysz mi z drugiej strony, okej? Dobra. Do problemu. Dobra. Okay. Po prostu popchnij. Och. Tamtej strony no to skopa. Idziemy. Okolica nie jest taka zła, chociaż pierwszym wrażeniem nie powala. Corpo Plaza to nie jest.
Ale da się tu żyć. W mieście są gorsze miejsca do wychowywania dzieciarni. A Randy i jego kłopoty z prawem? Chyba nie wzięły się z powietrza. Racja. Ale Randy wdał się swojego starego. Myślę, że w lepszej dzielnicy też szukałby kłopotów. No dobra, ciekawi za moczem, on będzie chciał ze mną porozmawiać. Bo raczej na wspominki się mu chyba nie zbierze. Podobno to najgorsze miejsce do życia w całych Stanach. Ale lubię ten widok. Uspokaja mnie. Widok ładny. Faktycznie. Usiądź obok Rivera. Po której stronie? Po tej. Też mi się tu podoba. Miałeś rację, dobre miejsce. No widzisz. Mam coś dla ciebie. O. Wow. Z jakiej to okazji? Chcę zamknąć pewien etap w swoim życiu. Zbyt wiele wspomnień wiąże się z tą klamką, a tobie będzie dobrze służyć. Dziękuję. Po prostu obiecaj, że nie odstrzelisz sobie stopy. Znasz kogoś, kto to zrobił? Mąż Joss po pijaku. Dokładnie w miejscu, w którym stoimy. Czyli to takie wasze specjalne, rodzinne miejsce? No, coś w tym stylu. Czas na gwóźdź programu. Napijemy się? Dobra, na razie. Może jakąś lemoniadę? Lżejszego. No mam, ale... Serio? To miał być rodzinny obiad. Nie szykowałem się na popijawę. Za przyjaźń. Za przyjaźń. Nie masz nic przeciwko, że będę dalej pić? Nie, co ty? Przecież jesteś u siebie. Posiedź jeszcze ze mną, dobra? Jestem uroczy, kiedy się upiję. No, zobaczymy. No dobra. Oho. Gdzie ja to posiałem? No to chyba nam się zeszło. Jak widzę. Porozmawiaj, tak? Dobra, kurwa. Kolonizujemy księżyc? A wciąż nie mamy skutecznego leku na kaza. No. Dobrze się wczoraj bawiłem. Ja też, ale muszę zaraz uciekać. Obiecałem Joss, że zawiozę ją do Randy'ego. Nic się nie martw. Możesz dochodzić tu do siebie tak długo, jak chcesz. Przeproś ode mnie, Joss, że tak się zwinęliśmy z kolacji. Za zażeganie ubikacji też? Kurwa. Co? Dasz radę prowadzić w tym stanie? Byłem gliniarzem. Wiesz, ile razy jechałem na kacu? Dam radę. Pozdrów Randy'ego. Jasne. Do zobaczenia, Vi. No dobra. Misja zaliczona. No i przy okazji taka misja na dzień dobry. Wydaje mi się, że było przyjemnie. A teraz następne zadanie. Właśnie, bo teraz tak, była tu wiadomość jedna. Zaraz to zrobimy.
A ja tu chciałem... Które to było? O właśnie, to jest to zadanie. Czyli mamy się spotkać z tajemniczą klientką w... N-O-tel motel. Nieznany numer, anonimowy... anonimowa klientka, spotkanie w motelu na godziny. Aura tajemniczości tak gęsta, że można by ją kroić nożem. Ciekaw jestem, co będzie dalej. I jak się tego wykaraskasz? No, sam opis już brzmi ciekawie. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to właśnie, tu jest mail. Inna malina, co my tu mamy? Zostawiłam coś dla ciebie przed drzwiami. Prempiorum. Mały prezencik za wszystko, co dla nas zrobiłeś. Czadowo, trzymam za was kciuki. Okej. Okay. I serduszkę. No super. Elegancko. Dobra, to zadanie tu mamy. Ile? 3,5 km stąd. A to chyba był jakiś punkt teleportacji. To też wykorzystamy. O, widzę nasz samochód jeszcze tutaj stoi, którym ja przyjechałem. Tak? Jest on? Nie ma z tyłu nic? No, dokładnie. Dobra, gdzie jest ten teleport? Tu jest. I się szybko przeniesiemy tam. A, to tutaj w ogóle mamy. Okej. Okay. Nie wiem, czy zadanie mi się nie zmieniło, ale chyba nie do licha. Może to tutaj jest to zadanie? Ciekawe. Momencik, momencik. Widzę, że się zadania pozmieniały. Ja chciałem to. A nie żadna poczwarka. Czyli co, jeszcze raz będzie trzeba się teleportować? Mówię, że to coś mi nie pasowało. Kurde! Nie wiem, jak to się klika. Tam ci nie trzeba. O, dobra, tutaj mamy. Szybka podróż. No i jestem ciekaw, co mnie tutaj czeka. No dobra. Mamy tutaj naprzeciwko, już widzę ten motel. Spoko. Ten czego tu stoi? Czekaj. Hej, motel. Tak, to okej, raz, dwa, trzy, cztery. Nie masz tego przypadkiem dosyć? Niech zgadnę. Na kolację żarcie. A teraz mam czekać. Są tylko, nie wiem, czy mu nie jedzie. No dobra, coś ten już motel kojarzy, ale nie kojarzy, co się tam wydarzyło. Wydaje mi się, że to zbyt ciekawie nie będzie. Okej. Dobra, tutaj mamy iść. Tutaj może już broń przygotuję. Mogę czy nie mogę? Cztery. Zaraz pod jednym koniec nie mam. Jak to jest możliwe? Postać nie. Kwipunek. O. Miałem tu przecież swojego Fenrira. Gdzie on tutaj jest teraz? To jest Fenrir. O, właśnie, o to chodziło. Musimy się też przebrać, ale to może zrobimy to w późniejszym czasie. No tak, to takie zadupie widzę. Puszczony chyba jakieś, albo jakieś menelowe. Motele. Co my tu mamy? Już myślałam, że nie przyjdziesz.
Szczerze mówiąc, nie powinienem. Czemu? Normalnie biorę zlecenia od fikserów. Klienci, którzy ich omijają, zwykle oznaczają kłopoty. Mnie po prostu zależy na dyskrecji. A dlaczego, jeśli wolno wiedzieć? O kurwa, to ty! Tak, to ja. Lizzie Weezy. Widziałem cię w Black Sapphire. Niezły koncert. Raczej się nie chwalę, że tam bywam. Niech to zostanie między nami. Ja pierdzielę. Ale dość już o tym. Usiądź proszę. Porozmawiajmy. Z miłą chęcią bym usiadł. Okej, to o co chodzi? Pewnie się domyślasz. Mam kłopot. Jaki? Dobre pytanie. Mam za sobą trudny rok. Straciłam wenę, sama nie wiem, kiedy ostatnio wypuściłam coś wartego uwagi. A co najgorsze, zakochałam się. Coś takiego. To nie jest problem. Dla mnie jest. Ja mam coś do powiedzenia. A to... to mnie rozprasza. Odciąga od mojej sztuki. Mówimy o mężczyźnie? O kobiecie? Cholera, te pieprzone ręce. Czasem wydaje mi się, że ledwo coś musnę, a lecą iskry. Mówimy o mężczyźnie. Nazywa się Liam. Liam Norton. Jesteśmy razem od kilku miesięcy. I... myślę, że mnie zdradza. Okej. A czemu go w ogóle podejrzewasz? To jest takie banalne, że aż wstyd mówić. Rozmowy telefoniczne prowadzone szeptem w kiblu. Dziwne rachunki. Tajemnicze spotkania w środku nocy. Jest jakaś konkretna sytuacja, która zapadła ci w pamięć? Pamięć to... to jest drażliwy temat. Czemu? Nie znamy się aż tak dobrze, Vi. Rozmawiałaś z nim? Powiedziałaś mu w twarz, o co go podejrzewasz? Słodki jesteś. My nigdy nie jesteśmy sami. Zawsze otacza nas wianuszek asystentów, PR-owców, makijażystów. Gdybym chociaż na chwilę przestała się do niego uśmiechać, jutro pisałyby o tym wszystkie gazety w mieście. Rozumiem. Gówno rozumiesz. Trzeba przeżyć. Poczuć miliardy par oczu na własnej skórze. To potrafi być piękne. Ale czasem przeraża. Liam Norton. Nie kojarzę. Powiedz mi coś o nim. Około 40. Czuły. Typ faceta, któremu nigdy niczego nie brakowało. Znasz takich? Ze słyszenia. Jak się poznaliście? Jest moim menadżerem. Wiem, jak to brzmi. Nie chciałam tego. On nawet nie jest w moim typie, ale... ale? Można mieć ciało z chromu, a z sercem wciąż ten sam problem. Nie wybiera. Ma problemy. To co konkretnie mam zrobić? Czego oczekujesz? Dowodów. Wtedy zakończę ten związek. Definitywnie. Liam jest częstym gościem w klubie Riot. Myślę, że to tam się z kimś spotyka. Chcę wiedzieć z kim. Ustalisz to dla mnie? Kurde, detektywa za mnie chce zrobić? Porozmawiajmy o pieniądzach. Dostaniesz je. Taką mam nadzieję. Pytanie ile? Boże, jakie to przyziemne. Nie mam pojęcia. Dużo. Zadowolony? Wiesz, dla nas, zwykłych śmiertelników, takie kwestie mają duże znaczenie. Często życia albo śmierci. Nie moralizuj mi. Bierzesz tę robotę czy nie? A weźmiemy, no co mamy się... Możesz na mnie liczyć. Doskonale. Pamiętaj, że oczekuję konkretów.
Najlepiej taśma albo zdjęć. Będę mieć to na uwadze. Dobrze. A teraz już idź. Teraz pytanie. Skoro ona nie mówi, że nigdy nie jest sama, to podejrzewam, że tu też może nie być sama. Aha, broni nie mogę wyciągnąć. Okej, okay, super. Dobra. Wyciągnijmy to broń. O tym nigdy nic nie wiadomo. Może tu i nic nie będzie, ale... Ale trzeba być uzbrojonym. Chyba będzie cisza? Co to jest za jeden? Archer. Okej. Okay. Dobra, zawijmy ten autko. Udaj się. Kuźwa, ale mi oślepił. Ja pierdzielę. Centrala. Uwaga, podejrzany wymknął się. Kontynuować poszukiwania w sektorze. Namierzono pojazd podejrzanego. Przesyłam szczegółowe dane. Jedna ciekawość mnie tylko zżera. Jakbyśmy zmienili samochód, czy to coś ma jakieś znaczenie? Ale... możemy się dogadać! Tak, nie zdążyłem. Ajajaj. Dobra, trzeba uciec tu jeszcze im. A pierdzie. No, a żem wpakował się w niezły pasztet. Oj. Nie o to mi chodziło. Przyjąłem centrala, ale tylko dlatego, że cię kocham. Schodzimy na 01. Powtarzam, schodzimy na 01. O, co tutaj? Możecie wracać bez odbioru. Co to za jedni? Co oni tu robią? O co tu biega? Do pobliskich jednostek mamy następne zgłoszenie. Serio? Jak się tu mam dostać? Namierzono pojazd podejrzanego. Przesyłam szczegółowe dane. Motorem? No wysiadaj. Uwaga, podejrzany wymknął się. Kontynuować poszukiwania w sektorze. Nie no, jestem ciekaw, co tu się wydarzyło w tym momencie. Tak jakby ten gościu tu był. Do wszystkich zaangażowanych jednostek. W sektorze spokojnie. Zarządzam odwrót bez odbioru. Dobra, wysiądźmy. Czy tu się coś zbugowało w tym momencie? Bo mam takie wrażenie. A nie, gościu zginął chyba. W każdym razie coś tutaj... A, to jest policyjny motocykl. Nie wiem, chyba nie miałem do czynienia jeszcze z policyjnymi. Albo czegoś nie zauważyłem. No dobra, idziemy. Dobra, trzeba wyjść tamtędy. Da się tu przeskoczyć, da się przeskoczyć.
ale osiłek. A ty gdzie? Klub zamknięty. Tak, zamknięty. Słuchaj, szukam takiego jednego typa. Nazywa się Liam. Liam Norton. Wiesz, gdzie go znajdę? Odpierdol się, koleś. Nie gadam z tobą. No kurwa, przed chwilą odgadałeś. Słuchaj, to pilna sprawa. Nie wątpię. Dla ciebie. A ja to mam centralnie w dupie. Co? Nie pomożesz? Udaj się wieczorem do klubu Rio zapytaj o Lima. Mamy godzinę którą? 9:50. Dobra, wrócimy pewnie tutaj na koniec odcinka, tu. Znaczy do tego miejsca. Więc kolejne zadanie, które tutaj miałem, to to. Troszeczkę się tego obawiam, no ale dobra. Zobaczymy. Tu mam ile? 150 metrów się przebiegniemy. Tutaj ciężarówki jakieś. Przebiegnijmy się, tak jak już wspomniałem. Może trochę grzeczniej? A może wypierdalaj? Oj, sorry. Skrzyneczki pozostawiane. Tędy dobrze idę. Dobra. Jesteśmy w Afterlife. Flotyka Mteo rozbiła się na obrzeżach. Witamy z powrotem. A witamy. To jak? Gotowy. Rogue pewnie zaraz tu będzie. Okej, jeszcze raz. Tylko porozmawiasz z Rogue o smasherze, tak? A potem od razu przesiadasz się z powrotem na siedzenie pasażera. Tak, jasne. Nie martw się. Będę delikatny. A może ci się nawet spodoba. Już zaczynam tego żałować. Chcesz zagrać na jej poczuciu winy. Będziesz jej wypominać, że zostawiła cię tam w Arasaka Tower. Po pierwsze, była pewna, że nie żyje. Po drugie, nie zrobiłbym jej tego. Nie muszę. Masz zamiar polegać na swoim uroku osobistym? Rogue jeszcze nigdy mi niczego nie odmówiła. Gotowy. Oj, oj, oj. Dziś wyglądasz? Coś z włosami? O kurwa, jak dobrze być z powrotem. Nie wiedziałam, że wyjeżdżałeś. Czego się napijesz? Blue Glass. Czy nie pamiętam, jaki jest jego dobry drink. Czary mary, pokus, pokus, mamy. Jeszcze raz. Robi się. Troszeczkę wypiliśmy chyba. Aha. Wiesz, czego mi teraz trzeba? A mamy to w menu? Informacji. Cassius Ryder żyje jeszcze. Ten od tatuaży? Dawno się tu nie pokazywał. Więc musisz sam sprawdzić. Ma zakład na Pershing Street. No to co robimy? Kozła czy to drugie?
Ja pierdziela, te drugie to co to jest? Kozła. Trudny wybór, rozumiem. Dobra, ryzykujemy. Nie wiem o co chodzi z tym drugim, jak będzie. Będzie zachwycony, kiedy to zobaczy. Na pewno. Jeremiah Grayson. Podobno pracuje dla Smashera. Ale ja ci tego nie powiedziałem. Nawet cię nie znam, stary. Tak, można powiedzieć, że miałem z nim coś wspólnego. Ruby Collins. Po mnie posuwał ją Grayson. Ej, to byś wiesz, co dostał. Simon! Szybciej! Simon! Która ręka? Chyba mam coś lepszego. Ty jesteś Ruby? Słyszałeś o mnie? Chodźmy stąd. Opowiem ci, co słyszałem, a ty pokażesz, czy to prawda. Tylko załatwię jeszcze jedną rzecz. Już podwójnie słyszę, widzę. Aha. Oj. Odpierdol się od Ruby. Nigdzie z tobą nie pójdzie. Jest tu w pracy, jasne? Wy też. Więc do roboty. Zatłukę skurwysyna! O kurwa. Będę czekać na zewnątrz. Jedna tabletka, ile rozpierduchy zrobił? Długo czekałeś? Jedziemy do mnie. Ho. Niegrzeczny chłopiec. Znaczy oni chyba tu nigdzie nie będą jechać, coś czuję. Mówi się dokąd? Na Martin Street. Ale okrężną drogą. Pasują ci. Masz ognia? Mordę jeża. Co tu się wyprawia? Kurwa! Mogliśmy tu zginąć! Ruby. Chyba zadzwonię do... Chyba... Ruby, skup się. Muszę porozmawiać z Graysonem. Vous
Zawsze rano plujesz krwią? Możemy mówić o czymś innym. Jasne. No więc od początku miałam wrażenie, że jest w tobie coś znajomego. O, czyli Johnny ci powiedział. Czuję się jak gówno. Nic dziwnego. Nic nie pamiętasz, co? Powiedzmy, że mam luki. Jak pieprzone czarne dziury. Zadzwonił do mnie nad ranem. Oczywiście byłam pewna, że to ty. I pomyślałam sobie, to był taki miły dzieciak. A tak mu totalnie odpierdoliło. I co? Przyjechałaś sobie popatrzeć. Tak z ciekawości. Aha. I spotkałam Johnny'ego Silverhanda. Dziwnie się czuję z tym, że wiesz o Johnnym. Twarz ci się zmienia. Ciągle wyglądasz jak Vi, ale wszędzie bym poznała ten wredny uśmiech. To jak mówi, jak się rusza, jak pali. Ja nie palę. Wiem. I raczej nie ma szans, żebym was pomyliła. Więc możesz spać spokojnie. Powiedział ci o Smasherze? Tak. Nie wiedziałam, że wrócił do Night City. Johnny znalazł do niego jakieś dojście. Czekaj. Grayson? Jeremiah Grayson. Pracuje dla Smashera. Johnny wydostał namiar na niego od jakiejś stripteaserki. Ebunikę, tylko tyle, ale zobaczę, co da się zrobić. I dopadniemy tego sukinsyna. Wiesz, co się działo ze Smasherem do tego czasu? Po wybuchu w 2023 w Arasaka Tower zniknął i wszyscy myśleliśmy, że już po nim. Potem znowu wypłynął, zrobił kilka dużych zleceń dla Arasaki i znowu zapadł się pod ziemię. Od lat nikt go nie widział. Nikt poza Graysonem najwyraźniej. Mogę ci jakoś z tym pomóc? W tym stanie do niczego mi się nie przydasz. Zadzwonię, kiedy czegoś się dowiem. Okej. Nie do wiary, że ten skurwiel Johnny gdzieś tam w środku siedzi. Ano siedzi. Pigułki aż tak cię rozwalą. Może nie byłoby tak źle, gdybyś nie zmieszał ich ze wszystkim innym. To ty powinieneś tu teraz rzygać. Życie nie jest sprawiedliwe. Wybrałeś idealny moment, żeby wymiksować się z mojego ciała. Ciesz się, że w ogóle się wymiksowałem. Cieszę się. Patrz, jak promienieje. Jak jebane słoneczko. To co, spadamy stąd? Broadcasting. Co to jest? Dinowic. Okej. Okay. Nic ciekawego. Kolejne zadania widzę dostaję, ale to będziemy w kolejnych odcinkach oczywiście wykonywać. Zadanie ukończone. A cool metal fire. Okej. Poczekaj jeden dzień na telefon od Rogue. Okej, dobra. Dobra, skoro tu ma być jeden dzień, to może... Gdzie to było? Było. Gdzieś tu się czas można było przestawiać. Nie pamiętam, kurde, jak zwykle gdzie. Zresetuj to nie. Widok umiejętności też nie. Kurde.
Nie znajdę teraz pewnie tego. O nie, dobra, jest. Przewin czas. Mamy tak. Niech przemija doba. Okej. Wi, już wiem, o co chodzi za Bunika. Uruchomiłam moje kontakty. Dawny znajomy kojarzył Graysona i trochę poszperał dla mnie. Sprawdził Bunika. To część domów kontrolowana przez Melsa. Co to w ogóle za nora? Taka, gdzie możesz bezkarnie narzekać na dywan. Nie wybrzydzaj. Okej. A czemu te doki nazywają się Ebunike? Bo zgaduję, że nie chodzi o zmarłego burmistrza. Źle zgadujesz. Jest tam stary kontenerowiec, nazwany tak na jego cześć. Aha. Znalazłaś Graysona? Naprawdę ma jakiś kontakt ze Smasherem? Padnij po mnie do Afterlife. Wszystko ci opowiem. Okej. No dobra. No to coś już więcej wiemy. No to będzie zabawa. Dobra, jak stąd się wydostać? Ten chyba też się powinno udać, okej. I co, lepiej ci? Nie. Mądrala, no. Tak mnie urządził. Korzystał moje życie. Teraz jest autko do zarypania, ale to nie teraz. Czas. Jeden kilometra. Już jakieś autko byśmy zawinęli. Oczywiście na oczach policji, bo czemu by nie? Bo policji to się, wozu policyjnego chyba się nie da ukraść. Mógłbym wezwać te swoje, ale też chyba tak zrobimy. Widzę, że nie za bardzo jest czym. No spróbujmy tą ciężarówkę. Nie, za szybko jedzie. Ale tamte mi się podoba, jak nie ucieknie. Uciekło. Ajajaj. A liczyłem już na taką ciężarówkę. Inicjant. Co to jest RC? S. Coś mi znajomy ten teren. Mam wrażenie. Może tu się uda coś. Ajajaj. Prawie, prawie. Ale czerwone światło jest. Mam nadzieję, że nikt się tu kliny nie ma. No to jedziemy. Jakiś czerwony punkt już tam widziałem. A teraz tak. Nawigacja, żeby to jeszcze coś mówiła, skręć w lewo, skręć w prawo. A to trzeba mieć podzielną uwagę. Teraz tak, w prawo. Wo. Aha, wydołem. Jesteśmy prawie, że u celu. Oczywiście musiałem przyrąbać. Gdzie mi tu jedziesz, cholera jasna? Byłem z prawej strony przecież, teoretycznie. O ile takie same przepisy obowiązują. Czy mi się wydaje, czy ktoś tutaj we mnie wjechał? Tędy. Dobra. A, to można było się szybko przeteleportować. No proszę, kogo widzę? No już widziałeś mnie. Co ty, zapomniałeś? Pamięć masz tego słabo? Olego. Jak ci się podoba praca w Afterlife? Nie narzekam. Bójki zdarzają się rzadko, a jak się zdarzają, to kończą się błyskawicznie. Pchnę
Przyznaj, bo morderców, co? Ty to powiedziałeś. Duży ruch w interesie? Jak widzisz, nie narzekam. Zawsze znajdzie się jakiś wyschnięty artykuł do napojenia. No, masz rację. A, napiłbym się czegoś. Ciężki dzień. Oj. Jak każdy. Na co masz ochotę? Na coś idealnego. Tylko, że to niestety ja to kupię, a nie będzie chyba efektu, że ja to będę pił. Co to jest? Da Vinci Martinez? Jackie Wells. O! No, tak sądziłem. No dobra, trudno. Drobiazgi ogólnych jakoś zapomniałem. Vi, poznaj Crispina Waylanda. Pomaga nam. Będzie dobrze. Sam zawsze przenosi. Słyszałem, że polujecie na Smashera. Co nie, Sam? Gotowy? Pogadamy w samochodzie. Skup się lepiej na robocie. Redakcją poszkodamy tam trochę. Żeby się nie okazało, że się pchamy jak nie tak. Muszę jeszcze coś załatwić. Nie. Dołączysz do nas? Ja już zrobiłem, co do mnie należało. Nie mów, że nie chciałbyś widzieć Smashera na twarzy. Chciałbym chętnie, tylko może nie zbliżę. Ma tendencję do wstawania z martwy. Aha, prawdziwi skurwiele tak mają. Idziemy? Jedźmy. Ja mi się nie może doczekać. Wszystko w porządku. Załatwiamy, znaczy jedziemy załatwić Smashera. Albo on nas. Ale raczej pierwsza wersja byłaby trafna. Kurde, się porusza nieźle. Czym dokładnie pomagał ci Wayland? Wayland upewnił się, że Grayson będzie w domu, kiedy po niego przyjdziemy. Czyli wiemy, gdzie go szukać. Nasza postać jest po schodach bardzo szybko wchodzi. Jest to jakoś ograniczona prędkość. Jak przy normalnym chodzeniu. Mam coś dla ciebie. Przybierz. Przybierz. To kurtka Johnego? Jesteś pewna, że nas nie pomylisz, jak zacznę ją nosić? Jestem pewna. To replika zrobiona na specjalne zamówienie. Oryginalna kurtka Johnego pewnie rozpadła się lata temu. Dzięki. Wskakuj. No, nareszcie będziesz jakoś wyglądać. Co ty nie powiesz? No to jedziemy. Co Johnny ci o mnie opowiadał? Bo rozumiem, że rozmawiacie cały czas. Że jesteś najlepsza. Że zawsze byłaś najlepsza. Najlepsza. Szkoda tylko, że to ma swoją cenę. Jesteś pewna, że się na to piszesz? A co, strach cię obleciał? Nie, ale nie chcę, żeby Johnny cię rozgrywał. Adam Smasher to raczej jego obsesja, nie twoja. Tak myśli? Ja tylko próbuję grać fair. Dziwne, że wcześniej nie trafiłaś na Smashera. Mówiło się o nim od czasu do czasu. Ale nie próbowałaś go dorwać. Słuchaj, Vi. To, że Johnny wrócił, dużo zmieniło, okej? Jasne. Dla mnie też, serio. Wrócimy do tego później, może. Dalej nie pojedziemy. Może mamy dziś szczęście i zgarniemy Graysona i Smashera za jednym zamachem.
Ten skurwiel musi gdzieś tu być. Może i musi. To jaki mamy plan? Wayland widział Graysona gdzieś tutaj w dokach. Był z nim jeszcze ktoś. Smasher. Mam nadzieję. Najpierw musimy dostać się do datatermu Maelstromów. Tam powinny być jakieś informacje o Smasherze. Dataterm jest tam, w głównym magazynie. Skąd wiesz, gdzie jest dataterm? Bo sama nagrałam im zakup. To Athena D3 z zewnętrzną bazą danych. Nie wiedziałem, że pracujesz z Maelstromem. Mogę pracować z każdym, ale na moich warunkach. No, widzę, że jednak sporo mnie ominęło przez te 50 lat. Okej, okay, możemy zaczynać. Gotowy? Musimy poczekać, aż się ściemni. Za dużo ludzi się tu kręci. I co będziemy robić do tego czasu? Obserwować teren. Tak, ona znikła. Okej, okay, lepiej nie będzie. Maelstrom patroluje doki. Będziesz mnie osłaniać. No, idziemy. Dobra, moment. Moment. Ja chcę tylko jedną rzecz. Postać nie. Chociaż w sumie postać też, tech. Bo tu byśmy musieli sobie... Muszę się dostać do tego. To raz. Ale chodzi mi głównie o wytwarzanie. żeby mi amunicji nie zabrakło. Otwierdź. Tutaj mamy nad wyraz dużo. Pięta. Osłaniaj ją w razie czego. Regina, ten kradzież. Mam pomysł. Wyczekaj moment i chodź za mną. Znacz mi ich. Ona tam się wspina. Otworzysz? Otworzę. Widzisz ich? Musimy się przekraść do datatermu. No. A to co to za gościu? Super. Znajdź dataterm. Czemu ty nie idziesz? Aha, tamtą stronę. Zajebiście. Tryb sojusznika. Zaraz cię zobaczę, ostrożnie. No na pewno tego nie słyszał. Uważaj, zobaczą cię. Problemy? Jakie kurwa problemy? Marga,
Dusto, gdzie to jest? Jest na górze. Dzisiejsze wiadomości lokalne. Zaczynamy od fantastycznej informacji. W przyszłym roku w naszym mieście odbędzie. Zobaczymy, czy uda mi się po cichu to załatwić. Nie widzę tu nikogo więcej. Zmiejmy nadzieję, że tu jest spokój. Momencik, jak tu mogę zejść. Barierka. Okej. Wow, 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 wow. To kto? A to ona, kurwa mać, straszyła mnie. Użyj zdolności. Dobra, mamy to. Sprawdź, czy jest tam coś, co może nam się przydać. Ja przypilnuję drzwi. Ona dobrze wie, gdzie go szukasz. Odwleka to. Mówiłem ci. Rogue dalej się boi tego skurwiela. No dobra. I co my tu mamy? Wygląda na to, że ukrywają się na pokładzie kontenerowca. Okej, chodźmy to sprawdzić. To tam, na prawo. Okej. Prawo, tylko że tu widzę coś jest. No właśnie. Ona weszła, nic z tego sobie nie zrobiła. Zajebiście. Co to jest? Kratka. Jak ja mam tu coś? Nawet niczego nie ma, żeby odwrócić uwagę. Zaraz, moment, tu chyba jest. Dokładnie. Mogę go chyba nawet przetransportować. Okej. Okej. To jest ebunika. Nie wygląda. No dobrze. W środku spodoba ci się jeszcze mniej. Idziemy. Idziemy. Zobaczmy, czy ja coś czegoś się zobaczę. Ale nie widzę tu nikogo więcej. Teraz tak. Poszukaj Smashera na pokładzie, okej? Jak mam się tu dostać? Czy tu jest coś, co mogę ja wykorzystać? Odwróć uwagę. Dobra, jest jedno. Zdalna deaktywacja. A co to takiego jest? Zaraz. A, dobra, ten tutaj poszedł. Tamten tyłem stoi. Dobra, ryzykujemy. Aha, ona go załatwiła, ja jego. Super, zajebiście. Tam było na czerwono. Co tu mamy? Komponenty do wytwarzania, to się zawsze przydadzą.
Cisza, spokój. Nie wiem, może przynajmniej jedną misję uda mi się po cichu załatwić. Jakoś trudno mi uwierzyć, że mamy Linę w takim miejscu. A co, myślałeś, że Smasher będzie się reklamował? No, gdzie ty jesteś? Ale przeze mnie nie musisz przechodzić do nich. Musimy przeszukać pokład. Okej. Dlaczego to właściwie robisz? O, ja tam widzę kogoś. I to ma czaszkę. A wiecie, co to znaczy. Pomścić Johnego? To też. Znaczy, tu prędzej czy... Prędzej czy później tu pewnie dojdzie do... ...zapotrzebowania na witaminy. No dobra, przeszukać. Nie zapominajmy, że korporacje są największym płatnikiem podatków w Night City. Tylko w zeszłym roku wpłaciły do budżetu 700 miliardów euro dolarów. Okej. Aha, to kolejna od pasownika. Jefferson, błagam, no, nie sądzę, że powinniśmy zanudzać widzów takimi bzdurnymi szczegółami. Nie martw się, Weldon. Poszukaj Smashera na pokładzie. Aha, czy ja muszę tamtego znaleźć? No to jak znam życie, pewnie ten z czaszką to jest on. Bo kto by więcej? Będę musiał spytać o to. To było 70%. Powtarzam, skupimy się. O! Ja pierdolę, ona zaczęła, no! Zwarcie. To jest cenne. Ufa, ty na tyle rzeczy, żeby... Słuchaj. Co mówię, że to jest Smasher?
interesuje mnie Silverhand. I to, co się zastał. To on jest Silverhand? Co chcesz wiedzieć? Nie chciałbyś obronić Silverhanda. A teraz co? Ty jesteś pewnym? Smaczna się już i oglądał. Dlatego ta sesja jest na Smaczna powiedział ci, co zrozumiał z Silverhanda. Tak, chcę to cię czynić. Ja się z humorowością chciałem, bo... Może on też posłucha słuchać, jak się spodziewał z naszych dziewczynach. Kiedy go wypowiadał z Wielki Raja. Co z nią zrobili? Zakopali przy porporach, a to nawet pędzant. Wyjeżdżasz nasz bomba, to jest jeden. I prosto mi śmietnik. Jak tak to już zrobić, wiesz? Może tylko wykopić to główną z nas. No nie może być tak starczy. Ciele. Dobra, niech będzie. Nie wiem, czy dobrze. Punktu zaczepienia. Kurwa, Vi. Powiedz jej... Dobrze, że się dowiedzieliśmy. Aha, się dzieje żadnego jakiegoś dziecia. Smasher. Kurwa, nie rozumiesz. Tu w ogóle nie chodzi o Smashera. On jest tylko... On jest tylko wierzchołkiem jebanej góry lodowej. Nawet jeśli się go dowiem, co to zmieni? Panie. Na razie, Vi. Zatem wiele z Vi. Podejrzewam się, ale w takich chwilach byś zastała. Rozumiem. Musisz się ściągnąć ten kontener na pół. Jeśli jest nieco, to już to zaraz załudowni, to pod obrotem. Okej. Poszukam pana do kontrolnego. Okej, dobra. Wydaje się, to chyba nie będzie trudne. Jest. Otwórz kontener, opuść pewność. Dobra, załatwione. No. Dobra, chcę stąd szybko zejść i się nie zabić. Spoko. O kurwa, chyba wiem, co to jest. Co to jest? No to zobaczmy. Auto! Zdejmij też matę. Okej. Mój wóz! Wskakuj. Pozwolę ci poprowadzić. Ja pierdzielę. No to zobaczymy, gdzie mnie pochowali. A ta tutaj co robi? Porsche! Dobrze widzę? Dobrze widzę, Porsche.
Dotąd nie zdawałem sobie sprawy, że ty i Rock to było coś poważnego. Tak, było poważnie. Zawsze kiedy się spotkaliśmy, ktoś ginął. Bardzo romantyczne. Bardzo w twoim stylu. Ciągle coś się działo. Ona miała zlecenia jak koncerty. Nigdy nie było normalnie. Chociaż raz spróbowałem ją zabrać do kina. I co? Nic z tego nie wyszło, jak zawsze. Powiem wam, że... Przeludzie się zabija też dobrze, ale bardzo fajnie się tym jeździ. Zaraz będziemy. Dobra, w prawo. Namierzono pojazd podejrzanego. Serio? A z wami nie chcę zadzierać, bo primo. Pieczone strzelaniny! Uwaga, podejrzany wymknął się. Kontynuować poszukiwania w sektorze. Dobra, czekamy. Albo widzę gościa. Do wszystkich zaangażowanych jednostek. W sektorze spokojnie. Zarządzam odwrót bez odbioru. No i bardzo dobrze. Poświęcimy to sobie. Wysiadamy. Poszukaj grobu Johnnego. Czyli tak to wygląda. Nie ma tu nic. A Jezu. Czego się spodziewałeś? Nagrobka i kwiatów? Nie. Nie wiem. Jakiegoś znaku. Po prostu... czegokolwiek. Naprawdę potrzebujesz jakichś symboli? Tak. Myślałem, że tu poczuję, że skończył się jakiś etap. Że mogę pochować starego Silverhanda i zacząć od nowa. A jak się czujesz teraz? Jakby mnie nigdy nie było. Albo jakbym dalej siedział w Mikoshi. Coś z tym zrobimy. O. Okay. I co? Teraz lepiej? Trochę. A co byś napisał, gdybyś naprawdę miał mnie pochować? Tu leży Johnny Silverhand. No dobra, co byśmy tu wybrali? Legenda Night City, terrorysta i kawał chuja. Człowiek, który uratował mi życie. Robert Boy, który się nigdy nie poddał. No co tam? Czy uratował mi życie? No były takie momenty. Terrorysta i kawał chuja? Też prawda. Legenda? Jak najbardziej też. Tego pierwszego troszeczkę tak nie wiem. A spróbujmy, może to. Zgryźliwie troszeczkę. Człowiek, który uratował mi życie. Vi. Naprawdę chciałbym, żeby tak było. Słuchaj. Zdaję sobie sprawę, że wiele rzeczy spieprzyłem. Zawiodłem albo wykorzystałem wszystkich, którzy mi zaufali. Byłem zaślepionym, egoistycznym skurwysynem. Ale jedno mi się udało.
Na razie. Nie spieprzyć tego, co jest między nami. Kudy, tak byśmy się żegnali. No co tam? Johnny, nie musisz mi się spowiadać. Wiem. Ale chyba chcę. Większość ludzi, których uważałem za przyjaciół, miało problem, żeby wytrzymać ze mną w jednym pomieszczeniu. Ty jesteś ze mną bliżej niż ktokolwiek inny. 24 godziny na dobę. I chyba jeszcze nie zacząłeś mnie tak na serio nienawidzić. Na początku byłeś strasznym dupkiem. Trochę sobie zasłużyłeś. Pamiętasz, jak się obudziłeś u Wiktora i jeszcze nie wiedziałeś o mnie? Mam halucynacje, boję się. A potem jak jęczałeś u Misty, że nie chcesz umierać? Pamiętam, jak ty jęczałeś o fajki w środku nocy i żałowałeś, że nie możesz mnie zabić. Nie myślałem wtedy, że tak daleko zajdziemy. Kiedy mówiłeś, że zawiodłeś przyjaciół, miałeś na myśli Rogue? Rogue, Alt, Kerego, Santiago. W przypadku Rogue jeszcze nie wszystko stracone. Nie mogę udawać, że nic się nie zmieniło przez te 50 lat i na nowo pchać się w jej życie. Ta sprawa ze Smasherem bardzo ją zdołowała. Nie możesz tego tak zostawić. Może masz rację. W ogóle zachowywała się dziwnie. Powinieneś z nią pogadać. W zasadzie to obiecałem jej, że wezmę ją do kina. Bardzo dawno temu. Dobry pomysł. Zadzwonisz do niej i zapytasz, czy ma wolny wieczór? Tylko to znaczy, że znów musiałbyś mi oddać kontrolę. Dobra, zadzwonimy. Zadzwonię do niej. Okej. Chodźmy stąd. Jednak nie ma tutaj nic ciekawego. Ale chyba warto było przyjechać, co? Zdecydowanie. Dzięki, Vi. Jeśli już musiałem trafić do czyjejś głowy, cieszę się, że to byłeś ty. No dobra. Tak, na razie troszeczkę więcej się dowiedzieliśmy. I że to niby... I że to niby miał być jakiś grób jego ciała. Dostaliśmy samochód. A tam się świeci jedna żarówka. Spodziewaj się z Hakamowy Embers. Właśnie, teraz by warto było coś innego załatwić. Czyli to, co chcę w planie w starym kinie. Te stare kino to chyba sobie weźmiemy już na następny odcinek. A ja bym tutaj... Momencik. Co ja tu planowałem w sumie? Zasady gry... Olender. Obaj wiedzieliśmy, że wam nadejdzie, umrzesz jeśli czegoś... A, tak, to chyba to miałem zrobić. Okej, okay, tak. Dobra, to lecimy. Czyli w sumie tak, jak mam zadanie wybrane. Nie mogę się powstrzymać, żeby tym autem mógł jechać przez dłuższy odcinek. To też nie będę się transferował, tylko sobie przejedziemy. Poznamy te autko trochę lepiej, jak ono sobie radzi. Z tego co mi się wydaje, to też dostaliśmy broń Silverhanda w jednej z poprzednich misji. Bardzo dobrze mi się tą bronią posługiwało. Zobaczymy, tylko muszę dojechać już do celu.
coś gada, czy on taki ma... Czy to auto ma taki dźwięk? Ojoj. Ale te promienie tak akurat moja zdolność jest. O Jezu, znowu. Do jednostek w sektorze. Nowe zgłoszenie w Watson. Tu 331. Przyjąłem centrala. Ale tylko dlatego, że cię kocham. O matko jedyna. I znowu jakieś... Gówno się zacznie, nie mam czasu na takie pierdoły. Chyba policja sobie dała spokój. Okej. Całkiem nieźle się trzyma. Ładnie w zakręty wchodzi, w poślizgi. O Jezu, kochany. Czy oni nie mają co robić? A na ten tutaj przejedziemy. Okej. Do pobliskich jednostek. Mamy następne zgłoszenie. Kolejne zgłoszenie. No nie było takich tych bramek przez... Nawet nie wiem, kto to jest, czy to są... Co to za grupa robi takie rzeczy. I mi blokuje trasy. No dobra. Powtarzam, schodzimy na 01 w sektorze. Tak to się patrzy. Możecie wracać, bez odbioru. Co my tu mamy? Hej V, chciałem ci dać znać, że Randy powoli dochodzi do siebie. Jeszcze nie mogę w to uwierzyć, ale wygląda na to, że wszystko będzie z nim w porządku. Jestem ci bardzo wdzięczna za pomoc. Przesyłam ci zdjęcie Randy'ego. Mam nadzieję, że niedługo będzie miał okazję podziękować ci osobiście. Kurde. Czekajcie, tylko który to jest? Tu jest ona, tu. To wydaje mi się, że to ten po prawej. No dobra. Tu lecimy. Jeszcze 1,5 kilometra. Całkiem nieźle się tutaj trochę porozbijałem te auto. Ale nie z mojej przyczyny. Źle wjechałem. Nie, może być i tak. To jest twój w toku. Okej, na wierzchni też widzę, nieźle się spisuje. Jakby to była bez znaczenia dla niego. Rozwój w toku kolejny. Co my tu mamy? Hej V, mam nadzieję, że u ciebie wszystko ok. Dzięki za wsparcie, że wpadłeś do nas. Naprawdę dobrze się bawiłem.
Co my odpiszemy? Dzięki za zaproszenie, było mi bardzo miło, masz super rodzinę. Przyjaciół też mam bardzo spoko, zauważ. Jess cię pozdrawia, nie masz pojęcia jak dobrze wiedzieć. Widzieć się uśmiechniętą, dzięki za wszystko, musisz koniecznie jeszcze raz nas odwiedzić. Następnym razem ja stawiam kolację, na razie. Jak najbardziej, tak trzeba zrobić. By było. Nie wiem, czy to będzie możliwe, ale... Spotkaj się, aha. Punkt bez odwrotu. O, dotarłeś do punktu bez odwrotu. Wejście do restauracji zablokuje niezrealizowane zadania poboczne i inne aktywności, takie jak kontrakty do czasu ukończenia głównej linii fabularnej. Jeśli masz jeszcze jakieś niedokończone sprawy, załatw je przed spotkaniem z Hanako. O, widzicie. Czyli niestety, ale ja tego zadania nie mogę w tym momencie przyjąć. Wszystkie zadania poboczne i inne aktywności, takie jak kontrakty. Okej. No to nie. Nic z tego. W takim układzie. Czyli to będzie ho 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 za ileś tam odcinków w takim układzie. Bo mi tu jeszcze sporo zostało. To też nie. Tego się nie będziemy zaczepiać. Czyli musimy to zmienić. Co my tu mamy? Udaj się do kliniki Freydy. Myślę, że tak dalej. W starym kinie. A po czwarka, co to było? To może to po czwarkę zrobimy. Okej. Okay. Tu chyba gdzieś jest punkt. Tu jest punkt. Okej. Okay. Szybkie przenosiny. To będzie nasza ostatnia na tym odcinku misja. Nie wiem, czemu ja wyłączyłem takie wysokie skoki? Teraz nie mogę tego znaleźć. Gdzie mogę się tutaj iść? Możesz. Serio? Nawet nie jestem czegoś takiego w stanie przeskoczyć? A pierdziele. Aha, tu mogę po prostu wejść. Odbierz motocykliny. Ja pierdzielę. Miało być ostatnie zadanie. No cóż, no dobra. To trochę nam się maszyn nazbierało. Nawet mi się ładnie to podoba. Dobra. To jeszcze na do widzenia, to ja się przeniosę po prostu do... Kurde, co jest? A to co? Czy on się zmienił teraz? Momencik, on inaczej wyglądał. Mam wrażenie. Kuźwa, co jest grane z tym motorem?
Czemu on nie pozwala mi jechać? No nie pozwala mi do przodu jechać. Zamać. What the fuck? Siądź. Dobra, wycofajmy się tutaj, żeby zjechać. Do tyłu też nie mogę teraz jechać. Taki żart jest, ten motocykl? No rzecz jasna cholera. Co to jest za motor? Nie, nie wiem co to jest. Spierdzielam. Dobra, gdzie tu była jakaś transfer? Szybki, lotniczy. Atak, kolejny atak! Jaki atak? Jest tu nie widzę. Dobra. Tam jest przesyłka. Momencik, ja sobie muszę na mapę udać. A co tu jest? Zasady gry, udaj się do kliniki. Nie. Do kliniki na razie się jeszcze nie będę udawał. Chociaż akurat w tym punkcie mi się tutaj przyda. Więc... Dobra, na trasie będzie. Troszeczkę mnie zabolało. Dobra. Zakończymy w domku. Dobra. Teraz, żebym ja tu szybko trafił. Gdzie to było? Nasza chawirka. Chyba tu. Jak się nie mylę. I tam się przebiorę, jeszcze te statystyki zobaczę, co i jak. Czy ja dobrze jestem? Chyba dobrze, ojej. Dobra, tu było chyba winda, dawno tutaj nie byłem. Western Corporate States ogłosiły dzisiaj zupełnie nowy program wizowy. Obywatele pragnący przenieść się w tę stronę będą musieli znaleźć sponsora. No dobra, czemu ja tutaj nie mogę? Zarejestrowanych w WCS firm. Po przepracowaniu 20 lat na terenie Western Corporate States. Coś mi tutaj nie gra. Tu zaraz, moment. Zaznaczmy tutaj sobie punkt. Czekaj, co? No. Moment. Gdzie to jest dom? Domek. A, to tu jest mieszkanie. Czyli nie ten budynek. Jakżeby inaczej. Chłop dawno w domu nie był i pomylił mieszkania. Bloki. No dobra. Czyli mam się dostać tu. Teraz powinniśmy być praktycznie pod swoim mieszkaniem. Dobra. I to chyba jest to mieszkanie moje. Tak? No, super. No wreszcie. Co jest? Nie wiem, co się dzieje, ale czekam. Wow, jest mucho más hermosa en persona. Wow, nieźle!
Aha, dobra. No dobra. Miałem się przebrać. Ale tu chyba możemy tylko i wyłącznie sobie zmienić wygląd V. O, właśnie. Nie o to mi chodziło. Ten gaz trzeba zmienić i tak dalej. Czyli muszę się przebrać. No wyłaś. Ojej. To.
Szafę mieliśmy bodajże tu. Więc to zróbmy. Garderobę. Okej. Okay. Czemu teraz nie mam kasku? A, tu miałem taki fajny strój. Chyba, że tutaj mam w gotowcach. Tu jest maski. Dobrze, tak zmienić. No ten strój widzę nawet fajny jest. Dobra, na razie tak założmy. Niech to będzie. A ja sobie później w międzyczasie. Dobra, i tym ładnym widokiem z mieszkania V ja się z wami żegnam i do następnego. Trzymajcie się, hej. I can't take it anymore. My mind's about to go to war. I need someone to save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out but I'm about to blow it up like a volcano. Day to lose control. There's a fire in my bones. My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fear. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out but I'm about to blow it up like a volcano.